Dzisiaj porozmawiamy o Windowsie, którego większość z Was pewnie nie używała, a część może nawet nie wiedziała, że istnieje. Porozmawiamy o Windowsie Millennium, zwanym również jako Windows ME. W ogóle ciekawe jest to, że wiele osób myśli, że Windows Millennium to praktycznie to samo co Windows 2000. Przeciwnie, w istocie są to dwa bardzo różne od siebie systemy operacyjne. Jak to jest, że ten system był tak mało popularny, że mało kto o nim dzisiaj pamięta? I dlaczego entuzjaści retro sprzętów po dziś dzień wolą instalować na swoich starych komputerach Windowsa 98 albo XP? Zagłębmy się w tą historię, bo jest ona naprawdę mega ciekawa. Zacznijmy może od samej linii czasu. Windows Millennium Edition, którego skrótowo będę nazwał po prostu Millennium, debiutował we wrześniu roku 2000. Było to po Windowsie 98 Second Edition i co ciekawe, po Windowsie 2000, który oficjalnie debiutował w lutym 2000 roku. I jak przypatrzycie się dobrze na tą linię czasu, to zobaczycie, że już w październiku 2001 roku debiutował ukochany przez wielu Windows XP. Więc Millennium miał krótki okres życia, co z pewnością też przełożyło się na jego popularność. Ale też popularności na pewno nie pomagał fakt, że ciągnęło się za nim brzemię jednego z gorszych systemów Microsoftu. Czy faktycznie jest taki zły, to sobie dzisiaj też o tym porozmawiamy. Jak mówiłem wcześniej, wiele osób myśli, że Windows Millennium Edition i Windows 2000 to jeden i ten sam system operacyjny, co jest błędem. I fakt, 2000 i ME są do siebie podobne wizualnie, ale na tym podobieństwa na dobrą sprawę się kończą, a różnice są spore. Więc czym różnił się Windows Millennium od Windowsa 2000? No przede wszystkim tym, że Windows Millennium bazował jeszcze na DOSie, podobnie jak Windows 98, gdzie Windows 2000 bazował już na nowym jądrze NT i de facto jemu bliżej było do tego, co znamy już z Windowsa XP. Windows ME w swoich założeniach miał być odpowiedzią zapotrzebowania rynku na transparentną dla użytkownika powłokę systemu i obsługę internetu. Czy się udało? No, tak średnio bym powiedział. Często natomiast mówi się, że Windows ME to de facto Windows 98 z dodatkowymi funkcjami multimedialnymi. I szczerze mówiąc, to jest w tym faktycznie ziarno prawdy. Z nowości dla użytkowników, owszem, był to pakiet Windows Media, który zawierał m.in. Media Playera 7, Windows Movie Maker oraz nowy eksplorator zdjęć, ale także obsługę gamepadów, DirectX-a 8, natywną obsługę pendrive'ów, wbudowany komunikator Windows Messenger oraz rozbudowaną pomoc systemową. Ale, co ciekawe, było także wiele takich bardziej, powiedziałbym, zaawansowanych funkcji. Mówię tutaj o funkcjach takich jak przywracanie systemu, ochronę plików systemowych, podpisywanie sterowników, podsystem VIA pozwalający na łatwiejszą obsługę drukarek, skanerów i aparatów cyfrowych, instalator wspierający natywne pakiety w formacie MSI i co ciekawe, aktualizacje automatyczne. I co zabawne, to w tym profesjonalnym Windowsie 2000, który był skierowany dla biznesu, brakowało funkcji takich jak automatyczne aktualizacje czy ochrona plików systemowych. Także trochę zabawnie. I Microsoft w swoich materiałach prasowych mówił, że Windows ME to taka wersja home w porównaniu do Windowsa 2000, który miał być tym profesjonalnym systemem skierowanym do biznesu. I tak naprawdę wszystkie te obiecanki, które były związane z tą łatwiejszą obsługą internetu, z tą lepszą stabilnością, no okazały się bujdą, bo de facto Microsoft nie zdążył z premierą tak jak chciał. Bo w swoim założeniu Windows ME też miał bazować na nowym jądrze NT, a nie na DOSie. Firma jednak bardzo chciała go wydać przed gwiazdką 2000 roku, przez co zrezygnowano z projektu Neptun, który właśnie działał na jądrze NT. Stwierdzili, że jak się nie wyrobią na czas, to po prostu część tych funkcji przeportują na DOSa pod Windowsa 98, pozmieniają troszeczkę funkcji i wydadzą to jako całkiem nowy system operacyjny, no i nikt się nie pokapuje. Co ciekawe, usunęli oni też możliwość przejścia do trybu MS-DOS, tak jak miało to miejsce w Windowsie 98, tak jakby trochę chcieli ukryć ten fakt, że Windows Millennium dalej pod spodem bazuje na DOSie. No dobrze, a dlaczego Windows ME jest po dziś dzień uważany za jeden z najgorszych systemów operacyjnych Windows? Niektórzy mówią, że był nawet gorszy niż Vista. I faktycznie, system miał tak złą sławę, że w Stanach dorobił się nawet nazwy ME Mistake Edition.
Przede wszystkim ludzie byli źli, bo Microsoft zapowiadał, że 9.8 SE będzie ostatnim systemem, który bazował na DOSie. Stabilność, zwłaszcza na początku, na pierwszych wersjach sterowników i bez aktualizacji, była żałosna i ludzie skarżyli się na bluescreeny i problemy z niektórymi programami. Funkcje takie jak przywracanie systemu, które miały pomagać w walce z wirusami, często przywracały także wirusy. W sumie sam system w momencie debiutu był już bardzo mocno przestarzały, no i nie pasował do realiów, w których go wydano. Ale to głównie przez problemy ze stabilnością i kompatybilnością. Mówi się, że Windows Millennium Edition był taki zły. Grzebiąc w internecie, udało nam się znaleźć landing page do Windowsa ME i poszukaliśmy, czy jest tam coś ciekawego. No i co powiecie na top 10 powodów, żeby zrobić upgrade do Windowsa Millennium z 98? Nie będę was tutaj zanudzał wszystkimi punktami, możecie sobie zrobić pauzę i przeczytać, jeśli chcecie. Natomiast bardzo zaciekawił mnie punkt 7. Zaprogramuj swój magnetowid i termostat? Co? Okej, teraz to się kompletnie nie dziwię, że ludzie nie robili upgrade'u do Millennium, skoro punkt 7 to miała być lepsza kompatybilność z magnetowidem. Super. Ale z takich ciekawszych i bardziej użytecznych rzeczy znaleźliśmy też przykładowo porównanie Windowsa Millennium z 2000. I widać, że tutaj faktycznie Microsoft skupiał się na funkcjach multimedialnych i internecie, które faktycznie miały większy nacisk w Windowsie Millennium, a w przypadku Windowsa 2000 na stabilności i biznesie. Dobra, no to skoro znamy już teorię, wiemy, o co w ogóle chodziło z tym systemem, to zainstalujmy go, bo ja nigdy za czasów świetności go nie używałem. Słuchajcie, wyciągnąłem swojego retro peceta, na którym mam zwykle 98 Windowsa. Nagrywałem w ogóle o nim filmik, więc jak coś, to tutaj wam zostawię kartę. Mamy nową kartę Compact Flash, no i zainstalujemy sobie Windowsa. Płytka, funkel, nówka nigdy nie była w żadnym napędzie. To można rozprowadzać tylko z nowymi komputerami klasy PC. Dobra, słuchajcie, no to wrzucamy sobie naszego Windows Millennium. Hop. Smacznego. Oh yeah, Windows ME. Zaraz zobaczymy sobie ten piękny instalator. Na pierwszy rzut oka wygląda to w sumie bardzo, bardzo podobnie do Windowsa 98, przynajmniej sam instalator na razie. No bo jak mówiłem, no ten system tak czy siak bazował na DOSie i tylko udawał ten bardziej zaawansowany system operacyjny, więc myślę, że tutaj w przypadku instalowania raczej nie będzie się działo nic nadzwyczajnego, więc zróbmy tak, że przeskoczymy już do momentu, jak system będzie zainstalowany i jak zainstaluje sterowniki, dobra? A few minutes later. No, powiem wam tak, prawdę mówiąc, że ta instalacja trwała troszeczkę dłużej, niż bym sobie tego życzył, no ale takie to są już uroki starszych systemów operacyjnych. Natomiast powiem wam, pierwsze wrażenia są zaskakująco dobre. Z rzeczy, które zadziałały z bomby i co mnie zaskoczyło, to na przykład pendrive. Od razu zadziałał, nie musiałem instalować tego specjalnego sterownika, który na przykład jest wymagany w 9.8. Pendrive zadziałał, więc prosto mogłem sobie przegrać właśnie sterowniki do mojej karty Voodoo i do Sound Blastera. I tak naprawdę Sound Blaster i Voodoo to były dwa sterowniki, które musiałem zainstalować, a reszta już była. Nawet kartę sieciową mi wykryło z bomby, co mnie troszeczkę zaskoczyło, pozytywnie. No dobra, zobaczmy, co to jest w tym systemie. Z wyglądu mocno przypomina to Windowsa 9.8 albo 2000. Oczywiście są pewne takie elementy wspólne. Chyba najbardziej, co się tutaj rzuca w oczy mi na ten moment, to jest Windows Media Player. O tak, proszę państwa. Windows Media Player, który miał tutaj debiut z Windowsem Millennium. Zobaczcie, jak to wygląda. No, powiem wam, nostalgia, wspomnienia są. Proszę państwa, co mówi Windows? Windows mówi Maker. To jest w ogóle niesamowity program, który myślę, że był pierwszym programem do obróbki wideo, jaki wiele ludzi w swoim życiu poznało. I słuchajcie, ja również zaczynałem od Windowsa Movie Makera, może się to wydawać nieprawdopodobne, nie na Windowsie Millennium, ale na XP-ku co prawda, ale pierwsze moje filmiki, które robiłem jak byłem, nie wiem, jak miałem 10 lat i robiłem animację poklatkową z klocków Lego. Ojej, chłopie. Chcąc nie chcąc, ten program wywarł na mnie piętno. O, i obczajcie to, tutaj mamy już ten nowy panel sterowania, którego ja nigdy, szczerze mówiąc, nie byłem wielkim fanem, więc już go naprawiam. O! No i to jest, tak powinien wyglądać panel sterowania Microsoft, czego nie rozumiecie. I proszę państwa, funkcja jakże w dzisiejszych czasach istotna, której nie miał Windows 2000, co jest dla mnie mega ironiczne. I tak, Windows Millennium faktycznie miał system do automatycznych aktualizacji. To trochę tak, jakby faktycznie sam nawet Microsoft wiedział, że ten system jest, no,
nie do końca dobrze dopracowany i będzie potrzebował tych automatycznych aktualizacji. No inną sprawą jest to, że w tamtych czasach na pewno w Polsce no niewiele osób miało internet. O, a zobaczcie, tutaj mieliśmy też przywracanie systemu i jest tutaj kilka automatycznych punktów, które system sam sobie tworzył, albo ja mogę sobie zrobić własny punkt przywracania systemu, cyk, no i możemy sobie w teorii przywrócić nasz system operacyjny. Co ciekawe, też tego kompa udało mi się podłączyć do internetu i faktycznie z bomby wszystko zadziałało i o dziwo nawet niektóre strony były w stanie się na Windowsie Millennium załadować. Chociaż w sumie tak z drugiej strony to nie jest to szokujące, bo na 9.8 dalej mamy podobne możliwości. No i słuchajcie, opcja, o której też mówiłem wcześniej. Jak sami zobaczycie, gdy damy sobie zamykanie systemu, nie mamy tutaj możliwości, żeby przejść w tryb MS-DOS, tak jak to było w Windowsie 98. I to jest też w sumie jeden z powodów, dlaczego jeżeli ktoś buduje retro komputer do gier, tak jak na przykład ja to zrobiłem jakiś czas temu, no nie wykorzystuje się Windowsa Millennium, no bo te przejście do trybu MS-DOS się przydaje, zwłaszcza w przypadku starszych gier. Znaczy wiecie, co prawda niby mamy coś takiego jak tryb MS-DOS, jak sobie to klikniemy, to oczywiście wyskakuje nam okienko, w którym możemy sobie normalnie używać DOS-owych komend i tak dalej, tylko problemem jest to, że to nie jest ten tryb MS-DOS taki bez całego tego Windowsowego API, to nie jest ten tryb tak zwany real-time DOS, no i co za tym idzie, niektóre oprogramowanie nie jest i tak z tym trybem kompatybilne. Okej, a czy są jakieś duże różnice w samej takiej surowej wydajności między Windowsem 98 Second Edition a Windowsem Millennium? Sprawdźmy to. Zaczynając najpierw od testów syntetycznych. W 3D Marku 99, który śmigał w rozdzielczości 800x600, no różnica między tymi dwoma systemami jest mniejsza niż 1%. W 3D Marku 2000, no sytuacja jest też podobna. Różnice są tak niewielkie, że nie doszukiwałbym się tutaj jakichś zmian w wydajności. Gry testowałem z kolei na rozdzielczości 640x480. W przypadku pierwszego Quake'a tak naprawdę uzyskałem dokładnie taki sam wynik. Quake 2 był ciekawym przypadkiem, bo tutaj akurat mieliśmy faktycznie zauważalną przewagę na korzyść Windowsa 98. W przypadku Half-Life'a gdzieś tam dwie klatki na sekundę więcej zyskał Windows 98. W przypadku Dooma tutaj delikatna akurat przewaga, co ciekawe, była po stronie Windowsa Millennium. Duke Nukem 3D też 10 klatek na sekundę więcej mieliśmy na Windowsie Millennium. MDK, wyniki po raz kolejny bardzo bliskie sobie. Delikatna przewaga Windowsa Millennium. Natomiast w przypadku MDK 2 Demo to akurat ten program nie odpalił mi się na Windowsie Millennium. I w sumie to był jedyny program, który nie chciał mi się na Windowsie Millennium uruchomić, a na Windowsie 98 działał bez problemu. Więc znalazłem, słuchajcie, jedną niekompatybilność. Udało mi się faktycznie ją złapać na filmie i ją wam pokazać. I tak naprawdę ja przetestowałem też więcej gier niż te, z których pokazuję wam wyniki. I poza tym MDK 2, to tak naprawdę wszystkie gry, jakie próbowałem, uruchamiały się bez problemu. Jakby nigdy nic. I prawdę mówiąc, to nie czułem jakiejś różnicy względem Windowsa 98 Second Edition. No dobra, a czy możemy zrobić coś, żeby tego Windowsa Millennium troszeczkę podrasować, żeby był troszeczkę bardziej taki użyteczny jako taki retro komputer do gier? Możemy spróbować dodać tak zwany tryb MS-DOS. W internecie znajdziecie różne patche, które umożliwią wam, żeby zrobić to na przeróżne sposoby. Ja wziąłem ten, który jest najpopularniejszy. Działa to w ten sposób, że przy butowaniu systemu możemy wybrać DOS-a, trochę tak, jakbyśmy mieli cały czas włożoną dyskietkę systemową. I fakt, DOS rzeczywiście mi się uruchomił, mogłem odpalić m.in. Prehistorica 2, ale nie wiem, czy to ja zrobiłem coś nie tak z tym patchem przy instalacji, czy działa on tylko i wyłącznie z angielskimi wersjami Windowsa Millennium, bo tak, tryb DOSa faktycznie mi zadziałał, ale tylko tryb DOSa, bo Windows Millennium przestał mi wstawać i dostawałem takim strasznym błędem w twarz. No, zabawnie wyszło, nie powiem. Próbowałem też przywrócić te zmodyfikowane pliki, bo oczywiście zrobiłem sobie ich kopię zapasową wcześniej, ale to nie pomogło, więc skończyłem z rozwalonym systemem operacyjnym. Nie, to jest mała różnica, to by nic nie dało, bo on był drugi w kulach. Na całe szczęście zrobiłem sobie całą kopię zapasową
dysku wcześniej. Z innych rzeczy można też przykładowo zainstalować KernelX, czyli rozszerzenie do jądra, które pozwala nam uruchamiać niektóre programy, które były pisane z myślą o Windowsie 2000 czy XP-ku. Instalator na ten moment już nie działa do końca dobrze, bo Microsoft pokasował niektóre pliki ze swojej strony, ale tak, można zainstalować to wszystko manualnie i rzeczywiście daje nam to więcej możliwości. Możemy przykładowo w ten sposób uruchomić VLC czy inne programy, które normalnie na 98 czy Millennium by nie ruszyły. Na upartego da się tego Windowsa Millennium troszeczkę poulepszać, tak? Można zainstalować KernelX, można doinstalować ten tryb DOSa, ale kurczę, po co? W momencie, gdy istnieje faktycznie Windows 98 SE, który ma dużo lepszą kompatybilność i po prostu działa out of the box i nic nie musimy dodatkowo grzebać. Czy Windows Millennium był złym systemem operacyjnym? No, na pewno był systemem, który był wydany pośpiesznie i trochę mam wrażenie tak dla nikogo. W dzisiejszych czasach faktycznie nie ma specjalnie sensu go instalować, lepiej wybrać 98 albo XP. Natomiast z mojego doświadczenia ogólnie ten system, dopóki nie zacząłem grzebać z jakimiś patchami, to działał dobrze. Natomiast weźcie poprawkę na to, że ja mam dość mocną konfigurację, jak na tamte czasy, plus też celowo wybrałem taki hardware pod swój retro komputer, żeby był właśnie kompatybilny jak najlepiej z 98, tak? Mam Voodoo 3, mam Sound Blastera, mam płytę główną, która ma bardzo dostępne sterowniki. No i właśnie sterowniki. Ja używałem już tych ostatnich wersji, które były dostępne dla tego systemu operacyjnego i które w domyśle były najlepiej dopracowane. Prawdopodobnie dlatego Millennium u mnie działał tak dobrze i dlatego ja nie miałem z nim wiele problemów poza tym MDK2, który z jakiegoś powodu nie chciał się uruchomić. No i też nie zapominajmy o tym, że ile ja tego Windowsa Millennium używałem. Raptem kilka dni, więc tak prawdę mówiąc nie miało się tam co zepsuć. Więc czy tak koniec końców ten Windows Millennium był faktycznie taki zły? To, że po latach dzisiaj mnie pozytywnie zaskoczył, nie znaczy to, że obiektywnie był to udany system operacyjny. I tak po prawdzie to nadal zastanawiam się, dlaczego Microsoft finalnie podjął decyzję o jego wydaniu. Bo faktycznie pod spodem to bardzo niewiele różnił się od Windowsa 98 Second Edition i tak prawdę mówiąc, to te rzeczy, które doszły w Windowsie Millennium, równie dobrze chyba mogłyby być po prostu darmowym service packiem dla Windowsa 98 Second Edition. I poniekąd rozumiem retroentuzjastów, że no nie instalują tego systemu operacyjnego, bo tak naprawdę to na dzień dzisiejszy nie ma żadnego dobrego powodu. Po prostu lepiej zainstalować 98 Second Edition, jeżeli chcemy mieć lepszą kompatybilność z retro softwarem, a jeżeli chcemy mieć trochę lepszą stabilność i nie zależy nam na aż tak bardzo starych aplikacjach i trybie real-time DOS, no to po prostu dużo lepiej jest zainstalować XP-ka. A jakie są wasze wspomnienia z Windowsem Millennium? Używaliście kiedyś? Byliście już wtedy na świecie? I co sądzicie o tym systemie operacyjnym? Hit czy kit? Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS!